Dzisiaj przygotuję dla Was tartę gruszkową, ale nie użyję do jej pieczenia piekarnika. Dzisiaj zrobimy takie fajne ciasto we frytkownicy beztłuszczowej i zobaczycie, że będzie to możliwe i że takie fajne ciasta można zrobić w tym urządzeniu. Ja za chwilę zabieram się za pracę, a Wy piszcie w komentarzach, jakie wolicie tarty. Czy to są tarty owocowe, takie jak na przykład moja gruszkowa dzisiaj, czy może jakieś inne? Piszcie w komentarzach, a ja zabieram się za pracę. Produkty mam już przygotowane. Możemy zacząć robić ciasto. Ciasto kruche zrobimy tak na szybko w większej misce. Dodaję mąkę, żółtko, cukier puder, masło, żeby ciasto miało fajny, waniliowy zapach i smak. Dodam ekstrakt waniliowy. Wszystkie składniki razem zagniotę. Łyżkę, maksymalnie dwie łyżki zimnej wody. Tego ciasta nie ma dużo, bo wyjdzie nam taka tarta naprawdę dla dwóch osób. Dobra, ciasto mam już zagniecione. Jeżeli będzie bardzo luźne ciasto i stwierdzicie, że będzie się ciężko wałkowało, to możecie je wstawić na chwilę do lodówki. Moje ciasto jest takie dość stabilne. Musimy sprawdzić wielkość kosza. I zobaczcie, zrobimy taki kwadracik, który wejdzie nam do tego kosza, żebyśmy mogli upiec nasz spód. Potrzebujemy papier, który jest z dwóch stron dłuższy niż spód naszego kosza. Chodzi o to, że później jak będziemy chcieli wyciągnąć z kosza, to złapiemy za papier do pieczenia i będzie nam wtedy dużo, dużo łatwiej. Dobra, brzegi tarty będą nam potrzebne później. Ciasto przykładam na papier na środku. Widelec. Zrobimy dziurki. Wstawiam surowe ciasto na dno kosza. Włączam frytkownicę. Ustawiam 180 stopni i start. Myślę, że około 10 minutek będzie potrzebowała. Czas jest 15 minut. Ja za jakieś 7 minut sprawdzę. I teraz będziemy mogli zająć się gruszką. Przekrawam wzdłuż po długości, wycinam gniazdo oraz pręcik i teraz będę ciął na takie cieniutkie plastry. Dzisiaj robimy tartę rustykalną z gruszkami, a na kuchni Lidla jest już przepis na pieczonego naleśnika z gruszkami i śliwkami. Też bardzo prosty w wykonaniu, a naprawdę warty uwagi. Teraz rozsunę moją gruszkę. Patelnia niech się rozgrzeje. Zaraz wsypię na nią cukier. Cukier ma już bardzo ładny, taki złoto-bursztynowy kolor. Dodam masełko i na takim bardzo wolnym ogniu będziemy karmelizować nasze gruszki. I tak nie przewracając, na bardzo, bardzo malutkim ogniu będą się nam karmelizowały nasze gruszki. Zobaczmy, myślę, że już jest... O, spód jest już gotowy. Zobaczcie, przypiekł się tak ładnie. O, ja go wyciągnę, bo jeszcze będzie trochę miękki, to będzie można go wyjąć. I zobaczcie, teraz postaram się zrobić taki myk. O! I właśnie tutaj teraz będziemy nakładać nadzienie gruszki, które za chwilę się nam skarmelizują. Takim sposobem od spodu też będziemy mieli fajne, chrupiące ciacho. Potrzebuję miseczkę i zrobimy nadzienie takie migdałowo-orzechowe. Taka porządna łyżka mielonych migdałów, porządna łyżka mielonych orzechów włoskich, cukier puder, białko, które nam zostało od żółtka, które
wykorzystaliśmy do ciasta. To wszystko ładnie utrę. Teraz jeszcze troszeczkę śmietanki, żeby było bardziej kremowe. Na dzień gotowe, niech chwileczkę odpocznie. Ja posprzątam, ściągam gruszki z patelni i będziemy działać dalej. Nadzienie nakładam na środek odpieczonego spodu i na to przekładam skarmelizowaną gruszkę. O. Będę się starał zatrzymać ten kształt wachlarzyka. Te kawałeczki ciasta, które nam zostały, zakładam dociskając do brzegu. Tutaj drugi i dociskam ładnie. I następny bok i ostatni. Moją tartę wstawiam do kosza. Wstawiam do urządzenia. Włączam. Tym razem obniżam temperaturę, bo chcę, żeby się... O, jeszcze o czymś zapomnieliśmy. Trzeba wysmarować jajkiem brzegi, żeby się nam tarta bardzo ładnie świeciła, słuchajcie. Dobra, to ja już przesmaruję brzegi, o. Dobra. Dobrze, że sobie przypomniałem, bo by nasza tarta nie była taka ładna. Dobra, włączamy. Temperaturka 160, 155 stopni nawet. Czas 15 minut, ale będziemy obserwować. Po prostu ma się nam ładnie upiec na taki złoty kolor. Niech się piecze, a my z tego, co zostało na patelni, zrobimy sobie sos do polania tarty. Na patelnię wleję trochę wody. Ona za chwileczkę nam odparuje, ale będę teraz zerkał, żeby odparowała do tego momentu, aż zrobi się nam taki karmelowy sos. Woda nam odparowała, zrobił się taki fajny karmelowy sosik. Nic się nam nawet nie przypaliło. Myślę, że śmiało będziemy mogli wykorzystać ten karmel, jak się upiecze nasza tarta, a to już za chwilę. Dobra, myślę, że zobaczmy. O, patrzcie, wyciągnę z kosza, to mogę wstawić tu. Zobaczcie, wyciągam. O. Jeszcze na gorącą tartę dam troszeczkę karmelu na same gruszki, ale wygląda apetycznie. Słuchajcie, i myślę, mało tego, ja jestem pewien, że na naszej playliście z ciastami i tortami ta tarta będzie miała naprawdę wysokie miejsce. Dodamy jeszcze orzechy, jest karmel, są gruszki, jest gorąca tarta, lody waniliowe do tego będą naprawdę idealne. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Rustykalna tarta z karmelizowanymi gruszkami, z kremem migdałowym, z orzechami włoskimi i do tego jeszcze lody waniliowe. Naprawdę nie ma nic lepszego. Musicie tego spróbować. Piszcie komentarze, łapkę w górę dajcie, jeżeli się podobało. I oczywiście zaznaczcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami, które się pokazują na kuchni Lidla. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Cześć.